Cześć, siemanko. Dzisiaj poniedziałek i dzisiaj po pracy taki trip wokół komina. Zgadałem się z Marcinem. Marcina powinno słychać. Cześć, Marcin. Jedziemy na miejsce, którego jeszcze wam nie pokazywaliśmy w ogóle, ani w tamtym sezonie, ani w tym, bo nawet Marcin go nie zna. I jedziemy na Bachledówkę. Mam tam taką miejscówkę fajną, gdzie widać tak samo góry, chociaż nie wiem, jak dzisiaj będą one widoczne, ponieważ są troszkę za mgłą. Ale może coś tam się zobaczy. I tam mamy taki wóz drzymały, że tak powiem. Przystanek Kurzyńcówka, tak to się nazywa. Po prostu taki wóz z lodami, z goframi, z zapiekankami. I właśnie jedziemy na tamtą miejscówkę. Lecimy teraz w stronę Chyżnego, a później tutaj zaraz na górce skręcamy na dół na Rabę, dalej na Dunajec, przez Miętustwo, Ratułów i później na Czerwienne, na Bachledówkę. Jakieś do godzinki niecałej jazdy. Tak więc zostańcie z nami. Zapraszam do oglądania filmu. Aha, no i niespodzianka jest tego typu. Marcinie, tu tylko przerwę, bo będziemy lecieć w lewo. Niespodzianka będzie taka, że teraz nie wiem, jak będziecie słyszeć Marcina. Teoretycznie raz słychać dobrze, raz słychać źle, ale zakupiłem zestaw audio, taki sam, jaki testuje Marcin już od dłuższego czasu, więc będziemy go dzisiaj zakładać do mnie do kasku. I od dnia dzisiejszego prawdopodobnie mamy nadzieję, że teraz już będzie osoby w interkomie słychać dużo, dużo lepiej. Tak, a jak będzie, no to będziemy jeździć, będziemy testować. Tak więc zostańcie z nami i zapraszam do oglądania. Aktualnie jesteśmy w Miętustwie, w miejscu, gdzie było rozpoczęcie sezonu jako Miętustwo, zlot motocyklowy. Tutaj właśnie w tym miejscu, o, nawet kółka są jeszcze, nie znikły. I tutaj właśnie ta miejscóweczka jako zlot motocyklowy w Miętustwie. A my teraz na Ratułów i później w lewo na Czerwienne do góry. Przejedziemy przez Czerwienne i w prawo na Bachledówkę, tak więc już bliżej niż dalej. I aktualnie jesteśmy w Czerwiennym. Dla widzów, którzy by chcieli tutaj przyjechać, to w Czerwiennym będziemy tu za niedługo odbijać w prawo na Bachledówkę. Znak powinien być. Są ogólnie tutaj dwa wjazdy. Ja będę próbował celować w ten pierwszy wjazd, ale nie wiem, czy w niego trafię, a jak nie, to jest drugi wjazd i ten drugi wjazd jest na pewno opisany. Ale jeszcze kawałeczek. Tak więc zaraz będziemy skręcać. I nie wiem, czy tak jak Marcin, nie widzisz to auto, co tam jedzie, to jest ta droga, którą ja bym chciał jechać. Którą ja bym chciał właśnie jechać tą drogą. Tylko właśnie... Tak, ona tam będzie gdzieś za niedługo, wiesz? Za niedługo ta droga będzie. A tu Podwiewa też pięknie. Ona tu gdzieś zaraz będzie, ta droga. Materiał może zostawię, żeby coś troszkę też w filmiku było. Żeby widzowie widzieli. A tak asekuracyjnie wjazd, to będzie dobra, tu, okej. To jest pierwszy wjazd tutaj, w tą drogę. I ta droga jest nieopisana, to jest po prostu droga, którą ja znam i wiem, że można wyjechać na tą drogę u góry, która będzie opisana. Tak, droga przez pole na skróty. Dojeżdżamy do końca tej drogi i jak widzicie na filmie, skręcamy w prawo.
No i ogólnie teraz tak, tutaj jest hotel Bachledówka. To, co jest przed nami, to jest hotel. Po lewej stronie możecie zauważyć też słynny kościół na Bachledówce. Wieje tu mocno, a my ogólnie zmierzamy, tutaj będzie o, taki zielony, co tam masz. Tam jest wóz, ten wóz drzymały z lodami, tak zwana przystanek Kurzyńcówka. I my tutaj sobie będziemy stawać. Tylko ja cofam się w tyłem, bo nie mam zamiaru go wycofywać. Ja się tu będę wcofywał. I to jest nasze miejsce, na którym mieliśmy przyjechać. I wracamy teraz z Bachledówki już na dół. Przy takim oto pięknym widoku, mówiłem Marcin, że będziesz miał zaraz piękny widok. Traktorek wyprzedzimy. Zjeżdżamy na dół, przed nami Gubałówka. Po lewej stronie Bustryk. I dalej Bańska Niżna i Wyżna. A my teraz kierujemy się w kierunku Zębu. I później będziemy już jechać z powrotem do domu. No i będąc tutaj na Bachledówce, w końcu podłączyliśmy audio do mojego kasku i mam nadzieję, że teraz będzie Marcina bardzo dobrze słychać. Jest to teraz faza, jest to teraz faza testów, więc możliwe, że jeszcze będzie coś źle, ale no jest wszystko ustawione tak, jak ma Marcin, tak więc myślę, że będzie to wszystko w porządku. A jak będzie, to się okaże właśnie, jak będę montował film. Ale myślę, że tak. Przyjdzie w praniu, tak samo jak ja. Prawie 3 metry kabla w swoim kasku, tak teraz ty też masz 3 metry w swoim. 3 metry nie będzie. No może nie, 3 metry nie, ale... Ze 2, może koło 2 metrów będzie. Ale licz samego kabla od mikrofonu, który jest... ile masz? Metr czy więcej? Więcej chyba. Będzie więcej. Będzie więcej, no. Także myślę, że w sumie koło 2,5 metra, myślę, że będzie miał spokojnie. Tak jest. Tak więc my lecimy i oglądajcie dalej, gdzie będziemy jechać. I lecimy w stronę Bańskiej. Filmik ogólnie będzie testowy, jak już wcześniej wspominałem. Testujemy moje audio nowo założone do kasku, dzięki czemu Marcina, który jest cały czas na interkomie, jestem. Marcina będzie bardzo dobrze teraz słychać. Się okaże w sumie. Się okaże, a przed nami tam mamy Bańskie, tutaj na dole Biały Dunajec. Górki, pagórki i taka fajna droga wycieczka po pracy na rozprężenie się, odchamienie. Dokładnie, mieliśmy jechać na ząb, ale zmieniliśmy zdanie. Dokładnie, bo tutaj z Zębu tak czy siak trzeba by było się wracać za Kopianką. Tak, a lepiej tutaj właśnie górkami, pagórkami, widoczki lepsze, a ruch jest też mniejszy. Dokładnie, tak więc stwierdziliśmy, że jedziemy na Bańskie i w szaflarek już włożymy się do Zakopianki, no i się wrócimy za Kopianką. Ładnie. A przed nami jeszcze jeden zjazd w dół. Tylko nie wiem, czy coś będzie widać. A jakiś chyba tutaj wyścig chyba, Bartek, był. Patrz, tu pooznaczane są te etapy, widzisz? 13, 12. Dużo wyścigów kolarskich tędy. No coś tutaj było bankowo teraz. Tak, tylko nie Tour de Pologne, bo w tym roku nie ma Tour de Pologne na Podhalu. Nie ma, no. Nie ma. No ale też na taką trawkę rowerową to tu fajnie jest. Tak, tu fajna droga. Dzięki tutaj super są. Bańska Wyżna, jesteśmy w Bańskiej Wyżnej. Bo mi za bardzo bije, a tutaj po lewej stronie dalsza część drogi i tam Bańskiej na dole. Jeszcze w dole Ludźmierz.
Tu zaraz wyjedziemy z przysłowiowego Zaksocka. Marcinowi takie moje powiedzonka to się bardzo podobają. No bo kaj jesteśmy, no kaj, no u a siebie. A to my tu tutaj. Tutaj. Tak więc tak to fajnie, ładnie wygląda. A chcemy wam po prostu też pokazać, jeżeli faktycznie materię dobrze się nagra, to audio testowe nasze dzisiejsze IDO się dobrze nagra, no to będę chciał wam wrzucić ten filmik właśnie na kanał. Ale tak jak mówiłem wcześniej, jest podłączone to dokładnie tak jak ma Marcin, tak więc wydaje mi się, że to powinno być wszystko ok w tym momencie. Wyjdzie w praniu, panie. Wyjdzie w praniu i zobaczymy, ile tego materiału wyjdzie. Ja jestem ciekaw, powiem ci rów. Jak to wyjdzie, jak ten... No dobrze, no skoro ty słyszysz, ja ciebie słyszę, no to wszystko tam reszta powinno być. Wszystko powinno być, okej. Okay, no tylko ten... ciekaw jestem właśnie jak, co powiesz jak zobaczysz pliki. Tak jest. Te dodatkowe do montażu, ale co, dasz te radę. No, jak coś, to będę ciebie pytał. No i kończymy Bańską Wyżną i teraz Bańska Niżna. No i wyjechaliśmy z Nowego Targu. Wracamy za Kopianką już do domów. Niestety pod słońce. Do zachodu daleko. Jeszcze z jakieś półtora godzinki pewnie dopiero będzie zachód. No ale już wracamy. No ale i tak fajnie świeci. I tak fajnie świeci. To jest fajnie teraz. No, ja sobie blendę sobie zrzuciłem na dół przeciwsłoneczną i można jechać. Chociaż pamiętasz ten wyjazd? O, fotoradar teraz powiem. Tak, tak. Ograniczenie prędkości. Tak jest, bo pamiętajcie, drodzy widzowie, tutaj jest fotoradar. Ja już kiedyś wspominałem, ten fotoradar jest aktywny. Jest on na tak zwanej Niwie, wlatując do Nowego Targu od strony Krakowa. Albo wylatując od Nowego Targu, tylko że wylatując w stronę Krakowa jest o tyle plus, że ten fotoradar nie bije w plecy. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie powiedziane. Tylko że w nagraniu się nam właśnie Januszek wmąci. Fotoradar jest w tym miejscu. Jak widzicie, piękny, żółciutki. No dzisiaj nam nie jest pisany zachód słońca. Jesteśmy w tym momencie na patelni. W tym momencie nam zaszło za chmurkę słoneczko. Ale jeszcze do zachodu jeszcze trochę jest. Jeszcze trochę jest. Tak więc może kiedyś przyjedziemy tutaj na jakąś sesję zdjęciową na zachodzie. A w tym momencie, no jak widzicie na nagraniu, jesteśmy na naszych patelniach w Fabówce. Lecimy prosto do Skomielnej i tam się z Marcinem rozdzielamy. Ja jadę w prawo do siebie do domu, a Marcin do siebie do... Słuchaj, o! I słoneczko jest! Na głównych patelniach! Jest! Mamy słońce! Troszeczkę, tak. Mamy słońce. Mamy słońce. Chłopaki się ścigają. Cześć! To fajnie, no wiesz. Ładnie się tam ten zakręt złożył. Tak, tak, tak. No ale jest ryzyko. Aj to, bo jest ryzyko, jest zabawa. Tak jest. I to rozumiem, wkładamy na film te słowa. A będzie, niech coś ich będzie z 10-15 minut tego filmu. Chociaż żeby widzowie mieli całe patelnie w dół w tym sezonie na dół. Bo jeszcze nie było. W takim słoneczku jeszcze nie. W takim słoneczku, który mnie fajnie razi. No i dobrze. I patelnie skończyliśmy, jesteśmy w Chabówce. I zjeżdżamy na dół do Skomielnej, gdzie nastąpi moment no, naszego pożegnania z Marcinem. Ponieważ dojeżdżamy do skrzyżowania w Skomielnej ze światłami, gdzie krzyżuje się stara siódemka z 28. No i ja pojadę w prawo do siebie do domu, a Marcin pojedzie na suchą w lewo. Dokładnie, ja jeszcze wrócę przy pięknym zachodzie słońca. Jeszcze na Osielskiej Górze, jeszcze tam pięknie będzie widać. Tak jest, tak więc ja będę już miał słońce w plecy, a Marcin będzie jechał jeszcze pod słońce, pod zachód. Tak więc ja wam dziękuję za oglądnięcie tego filmiku. Mam nadzieję, że założone audio dzisiaj do kasku poprawi się i będzie dobrze słyszalne, że Marcin będzie słyszał
ale żem zamotał teraz, ale coś zostawimy to. Zostawiamy, a co tam? Zostawiamy, wpadki muszą być. Mam nadzieję, że Marcin będzie słyszalny przez tego kita audio, co żeśmy założyli. Założyliśmy go tak samo, jak ma Marcin założony, więc powinno być wszystko ok. Tak więc wszystko wyjdzie w praniu. Mam nadzieję, że będzie dobrze, no. Też mam nadzieję, że będzie dobrze i że jakiś filmik z tego wyjazdu powstanie, a bym bardzo chciał, bo tak jak mówię, nie pokazywaliśmy i nie byliśmy na Bachledówce nigdy. Właśnie Bachledówka będzie naszym pierwszym takim miejscem fajnie. I co, Marcin, żółwiczek? Żółwiczek. Żółwiczek? Żółwiczek. Hej. Pa, zielone mamy od razu. Żółwiczek. Na razie, hej, trzymajcie się, widzowie. Do zobaczenia, widzowie, trzymajcie się. My się żegnamy i z wami się też żegnamy. I jeszcze raz. Na razie, hej, hej. Na razie, cześć. Hej, hej.